Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o wzroście stawek akcyzy. W studiu witam Pawła Wyrzykowskiego, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie konsumenci zmagają się z falą podwyżek, a na początku roku czeka ich kolejna niemiła niespodzianka, podwyżka stawki akcyzowej na wyroby alkoholowe, co oczywiście przełoży się na ceny detaliczne. Jak zatem zmienią się stawki akcyzy w 2022 roku? Tak, zgadza się. 28 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. I zmieniają się oczywiście między innymi stawki akcyzy na wyroby alkoholowe. Od 1 stycznia 2020 roku, niezależnie od kategorii, wzrost ten wyniesie 10%. W nowelizacji są również zapisy dotyczące kształtowania się stawek akcyzy na wyroby alkoholowe w kolejnych latach. I tak w latach 2023-2027 te stawki rokrocznie będą rosły o 5%, czyli w konsekwencji łącznie w latach 2022-2027 stawki akcyzy wzrosną o 40%. Jak zmiany w akcyzie przełożą się na ceny dla konsumentów? Czy wszystkie rodzaje alkoholu podrożeją w jednakowym stopniu? Może zacznę od tego, że kategoria alkoholi stanowi bardzo dużą część koszyka spożywczego, koszyka zakupowego Polaków. I tutaj według danych Nielsena w 2020 roku na te produkty wydaliśmy na rynku detalicznym ponad 39 miliardów złotych, więc widzimy, że sam wpływ już tych wzrostów akcyzy na nawet koszyk spożywczy, on będzie relatywnie duży. To jest jedna sprawa, ale przechodząc do odpowiedzi na pytanie, to skala wzrostów będzie różna w zależności od rodzajów alkoholi. I tutaj może posłużę się przykładem. Jeżeli mówimy o najbardziej popularnej wódce, która powiedzmy kosztuje 22 zł, ma 40% zawartość czystego alkoholu, jest w półlitrowej butelce, to wzrost w 2020 roku stawek akcyzy przełoży się na wzrost ceny o około 7%. W przypadku popularnego piwa, które kosztuje 3 zł i zawiera 12,5 stopnia Plato i też jest powiedzmy w półlitrowej puszce, to tutaj ten wzrost wyniesie zaledwie 2%. Więc widzimy, że ta skala pomiędzy wyrobami spirytusowymi a piwem no jest różna, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne produkty. W przypadku wina, to tutaj te wzrosty nie będą aż tak zauważalne, w zasadzie one będą poniżej 1% w 2022 roku. Zaznaczę tylko jedno, że przedstawione przeze mnie kalkulacje z jednej strony uwzględniają całkowite przeniesienie tych wzrostów stawek akcyzy na cenę detaliczną. Z drugiej strony nie uwzględniają wzrostów pośrednich, wynikających czy to z wyższej stawki podstawy opodatkowania VAT-em, czy też z chęci utrzymania marż przez producentów. Mówił Pan o różnicach między wyrobami spirytusowymi, piwem, winem. Czy będą jakieś różnice w przypadku segmentów cenowych? W tym przypadku należy spojrzeć do tego, co jest podstawą do opodatkowania podatkiem akcyzowym. I tak w przypadku wyrobów spirytusowych będzie to zawartość czystego alkoholu w produkcie. W przypadku piwa jest to liczba stopni Plato, a w przypadku wina wolumen produktu. Więc tak naprawdę te wzrosty, one będą uzależnione od zawartości tych parametrów, o których przed chwilą mówiłem. I pewnie tutaj też będzie najlepiej to zobrazować na przykładzie. Jeżeli sobie weźmiemy produkt z tej samej kategorii, czyli z wyrobów spirytusowych i już wspomnianą tą wódkę, o której rozmawialiśmy, która zawiera 40% alkoholu, jest w półlitrowej butelce, kosztuje 22 zł, więc tutaj ten wzrost będzie w skali latach 2022-2027 wzrost będzie 23%. I zestawimy ją z wyrobem z tej samej kategorii, powiedzmy whisky, które kosztuje 75 zł, ale również zawiera 40% alkoholu i jest w półlitrowej butelce, to w ujęciu nominalnym
Tutaj ta skala wzrostów będzie taka sama, czyli to w konsekwencji przełoży się na wzrost ceny detalicznej tej whisky w latach 2022-2027 o zaledwie 6-7%. Więc generalnie można przyjąć taką zasadę, że alkohole tańsze drożeją bardziej niż alkohole droższe. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do zobaczenia.